opowie nam troszkę o tańcu Bollywood, co to jest za taniec i w jaki sposób ma zamiar go uczyć. Będzie mówił w swoim ojczystym języku Nepali i ja go później przetłumaczę. मेरो डान्स भनेको यसपालि अहिले म पोल्यान्डमा प्रस्तुत गर्न गएको डान्स चाहिँ एउटा बलिउड इन्फ्लुएन्स हो, एउटा बलिउड टाइप है, फास्ट बिट, अनि म अलिक सरल किसिमको डान्स अहिले गर्न जाँदैछु किनभने म वर्कसपमा काम गर्दाखेरि खासै Sundar opowiadał o swoim tańcu, o tańcu Bollywood, który będzie zaprezentowany na warsztatach na tegorocznej edycji festiwalu. Powiedział, że taniec Bollywood nie jest klasycznym tańcem indyjskim, lecz jest mieszanką różnych rodzajów tańców, w tym m.in. indyjskiego tańca klasycznego, ale również innych stylów indyjskich, jak również tańca arabskiego, czy nawet tańca klasycznego, hip-hop oraz breakdance. Na warsztatach będzie muzyka typowo indyjska, wybrana przez Sundara. No i będzie uczył. A później po warsztatach będzie show. Śniegu, no i bardzo silny wiatr. Tu zdjęcia takiego pierwszego schronu na wysokości niespełna 3000 metrów. Przy schronie, jako że w schroniskach zasadniczo nocuje się po rezerwacjach wcześniejszych, które bukują przewodnicy tamtejsi, my nocowaliśmy w namiotach, okopując je wcześniej, no i namioty rozbijaliśmy właśnie gdzieś w okolicach schronisk. No tu właśnie okopywanie namiotu, ze względu na to, że poprzednie noce dość dużo namiotów było poniszczonych, stwierdziliśmy, że musimy się głęboko okopać, no i tak to wyglądało, kopanie dołów praktycznie metrowej głębokości, żeby namioty stały stabilnie.